redakcja kontakt z autorem. Dwa dni temu Mutko potwierdził, że podjął decyzję o zawieszeniu na pół roku swojej działalności w Krajowym Związku. Mutko, który obecnie jest wicepremierem Rosji, wcześniej ujawnił, że zamierza bronić się w Trybunale Arbitrażowym DS Sportu, SAS, w Lozannie po tym, gdy na początku grudnia Międzynarodowy Komitet Olimpijski, MKOL, zabronił mu dożywotnio uczestniczenia w Igrzyskach Olimpijskich w jakimkolwiek charakterze. Nazwisko Rosjanina pojawia się w raportach Światowej Agencji Antydopingowej, WADA, w kontekście afery z udziałem rosyjskich sportowców przyjmujących zabronione środki. Z tego powodu z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro wykluczono ok. 1/3 reprezentacji tego kraju, a w lutym w Pongczangu Rosjanie będą mogli startować tylko pod flagą olimpijską. Niedawno gazeta Kommersant donosiła, że w związku z tymi zarzutami, dymisji Mutki chce Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, FIFA. Mutko jest szefem Rosyjskiego Związku Piłkarskiego od 2015 roku. Wcześniej przewodniczył mu także w latach 2005-2009. Udostępnij ocernij artykuł. Redakcja kontakt z autorem. Kara wymierzona przez sąd jest w takiej wysokości, jakiej w mowie końcowej domagał się prokurator. Oskarżony ma ponadto, postanowieniem sądu, zapłacić grzywnę w wysokości 30 roktys. Złoty, naprawić szkodę w kwocie około 290 tys. Złoty i zapłacić ponad 6 tys. kosztów sądowych. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Robert Pelewicz ocenił, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości i że kara wymierzona Markowi Kelvin jest surowa, ale wyważona i adekwatna do zarzucanych mu przestępstw. Jak zauważył, stopień szkodliwości społecznej zarzucanych oskarżonemu czynów jest wysoki. W ocenie sądu zeznania świadka koronnego są wiarygodne, szczegółowo opisał on napady, sposób działania sprawców, a jego zeznania pokrywają się i uzupełniają z zeznaniami innych świadków. Oskarżonego nie było na sali podczas odczytywania wyroku. Przez cały proces nie przyznawał się on do zarzucanych mu czynów, utrzymywał, że jest niewinny. Prokuratura oskarżyła obecnie 48-letniego Marka Kelvin o kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym w okresie od marca do czerwca 2002 roku Roentgen i dokonanie wraz z trzema innymi osobami dwóch rozbojów z użyciem broni palnej. Stworzona przez Kelvin grupa przestępcza, w myśl aktu oskarżenia, działała od 2001 Roentgen. Do 2005 roku Roentgen na terenie Gościeradowa, Staszowa, Stalowej Woli, Krzątek oraz Monachium. Na trop przestępców organy ścigania wpadły kilka lat temu w wyniku przesłuchania podejrzanego w innej sprawie. Marek Kelvin przez długi okres ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie Stanów Zjednoczonych, na Florydzie prowadził działalność gospodarczą. Był poszukiwany w USA od lutego 2014 roku na podstawie wniosku o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję. W rezultacie został zatrzymany we wrześniu 2016 roku w Nowym Jorku, a od października 2016 roku Roentgen przebywa w areszcie. Udostępnij. Ocernij artykuł.